Wyzwania handlu detalicznego w najbliższych latach skupiają się wokół trzech zagadnień. Pierwszy to bezpieczeństwo żywności i tutaj handel wskazuje, że oczekuje od europarlamentarzystów ogromnego instytucjonalnego wsparcia, ponieważ już w pandemii widzieliśmy, że puste półki, chociażby na moment ze względu na przerwane łańcuchy dostaw, budziły panikę społeczną. W obecnej sytuacji geopolitycznej ten wątek związany z obecnością towarów w sklepie z psychologicznego, socjologicznego punktu widzenia jest jeszcze ważniejszy, a zatem ta opieka i wsparcie właśnie nad nieprzerwanymi łańcuchami dostaw i zabezpieczeniem żywności w sklepach jest czymś, co handel czuje, że musi dostarczyć, ale oczekuje też właśnie wsparcia ze strony Unii Europejskiej. Druga kwestia jest związana z całą transformacją energetyczną, opakowaniową, a zatem można powiedzieć w skrócie zieloną. I tutaj handel robi sam z siebie bardzo dużo, ale oczekuje też, że ten wysiłek finansowy, który ponosi, organizacyjny, też będzie postrzegany przez europarlamentarzystów jako taki, który rozkłada się w czasie, a zatem nie wszystko naraz, tylko z odpowiednim wyprzedzeniem, z odpowiednimi okresami przejściowymi. Trzecia rzecz to jest równość handlu wobec partnerów zewnętrznych, czyli na przykład platform azjatyckich, ponieważ w obrębie Unii Europejskiej są wspólne standardy dla konsumenta i zaopiekowania się w nim w odpowiedni sposób. I wszyscy przedsiębiorcy z Unii, handel unijny oczekuje, że te same standardy będą również obowiązywały duże platformy azjatyckie. Z kolei e-commerce, bardzo nośny i rozwijający się sektor handlu, oczekuje, że Unia Europejska w odpowiedni sposób zareaguje na hegemonię dużych graczy cyfrowych i spowoduje, że ta reklama, którą muszą wykupować, nie będzie drożała z dnia na dzień, bo to jest taki czynnik, który może rozwój tej branży zatrzymać.